Witam Sebastianie, Piotr Feszter pozdrowią wszystkich widzów telewizji Silesia. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kogoś bardzo wyjątkowego. Pewnego artystę, który jako zawodowy muzyk przez prawie 50 lat nie próbował zaistnieć medialnie, czy też zainteresować swoją twórczością wydawców. Dopiero niedawno, poprzez bardzo lukratywną propozycję, postanowił wydać swoją pierwszą płytę pod tytułem Karania. Proszę Państwa, Jean Drockhack jest Belgiem, mieszka w Belgii i koncertuje oczywiście, nie tylko w Belgii, ale w całej Europie. Jean Drockhack to nietuzinkowy klarnecista, to wirtuoz światowej klasy. Jego cała płyta to zbiór piosenek zagranych z perfekcją na klarnecie i na saksofonie. Proszę Państwa, w jednej z naszych rozmów zapytałem go kiedyś, dlaczego trwało to aż 50 lat, żeby zdecydował się na nagranie pierwszej płyty. Na to odpowiedział mi, że grywał jako zawodowy muzyk w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej, a oprócz tego był współudziałowcem w pewnej szwajcarskiej firmie, która zajmuje się produkcją mikrofonów specjalnie przystosowanych do instrumentu, na którym gra, czyli klarnetu. Kochani widzowie, po raz pierwszy w Polsce, tu w telewizji Silesia, specjalnie dla Was, światowej klasy muzyk Jean Drockhack. Żegnam się z Państwem, do następnego razu, Piotr Feszter. Pyrsk, Ludkowie!